Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej, jak już wiecie, nie lubię czytać książek. Ironicznie, moja kolekcja jest całkiem spora. Za każdym razem, gdy ktoś obdarowuje mnie nowym tytułem, twierdząc, że z pewnością mi się spodoba, sięgam po mój telefon i wyszukuję w BookBeat. BookBeat to usługa subskrypcyjna z dostępem do tysięcy audiobooków i e-booków w aplikacji. Na wakacje wybrałam sobie do przesłuchania Dziewczynę ze śniegiem we włosach autorstwa Nini Schulman. Wiedziałam, że mogę mieć problemy z internetem, jednak w aplikacji BookBeat istnieje możliwość słuchania offline. Wystarczy wybrać książkę, którą chcesz czytać lub słuchać i pobrać ją przez aplikację. Uwielbiam szwedzkie kryminały, zwłaszcza takie, w której zaangażowanie osób prywatnych pomaga w rozwiązaniu sprawy. Magdalena Hansson, główna bohaterka powieści Nini Schulman, wraca do rodzinnego miasteczka, by pozbierać się po ciężkim rozwodzie. Przypadkiem angażuje się w sprawę zaginięcia 16-letniej Hedy i zdaje sobie sprawę, że spokojne, rodzinne miasteczko kryje mroczne tajemnice, które sprawiają, że niektórzy zrobią wszystko, by je ukryć. Nie zdradzając więcej, zachęcam Was do przesłuchania bądź przeczytania Dziewczyna ze śniegiem we włosach w aplikacji BookBeat. Przy rejestracji z użyciem kodu Skandynawia lub klikając w link pozostawiony w opisie odcinka otrzymacie 30 darmowych dni na spróbowanie BookBeat. Rejestracja i subskrypcja jest bardzo prosta, a z abonamentu możecie zrezygnować, kiedy chcecie. PS. Wiedzieliście, że BookBeat został założony w Szwecji? Jest 2 lipca 2018 roku. Godzina 9:52. Na komisariat policji w Solnej zgłasza się Louise. Kobieta chce złożyć zawiadomienie o popełnieniu morderstwa. W trakcie rozmowy z policjantką Louise opowiada, że 17 lutego tego samego roku jej ojciec zmarł w swoim domu w Norrtälje. Według lekarzy przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia, jednak zgłaszająca jest przekonana, że został on zamordowany. Po dłuższej rozmowie policjantka informuje kobietę, że śledztwo w tej sprawie jest już zakończone i nie ma powodów, by otwierać je na nowo. Louise nie poddaje się jednak. Jest przekonana, że doszło do morderstwa, a śledztwo, o którym mówi przyjmująca zgłoszenie, nigdy nie zostało przeprowadzone. Po kolejnych kilku minutach udaje się jej przekonać zrezygnowaną policjantkę do przyjęcia zgłoszenia i otworzenia sprawy. Od dnia śmierci swojego ojca Louise nie może pozbyć się uczucia, że został zamordowany. Wydarzenia, które nastąpiły po jego odejściu, tylko utwierdzają ją w przekonaniu, że śmierć nie była naturalna. 57-letni Uwe Dolk padł ofiarą morderstwa, a córka zrobi wszystko, by to udowodnić. Co sprawia, że kobieta domaga się śledztwa? Czy jej ojciec padł ofiarą przestępstwa? By odpowiedzieć na te pytania, musimy cofnąć się w czasie. Dziś przenosimy się do Norrtälje, miasta położonego 70 km na północny wschód od Sztokholmu. Malownicze Norrtälje, które z całego serca polecam odwiedzić, usytuowane jest przy wspaniałym archipelagu. Jest 16 lutego 2018 roku. 57-letni Uwe Dolk wraz ze swoją partnerką, 54-letnią Barbarą Jarl, spędzają weekend w Furusund w gminie Norrtälje. Niewielki dom, którego właścicielem jest Uwe, od kilku lat służy mu jako miejsce ucieczki z zatłoczonego Sztokholmu. W sąsiednim domu na stałe mieszka Fredrik z rodziną. Mężczyźni zaprzyjaźnili się i niemal każdy piątek spędzają na rozmowach przy winie.
Piątkowe wieczory stały się swego rodzaju tradycją. Tym razem jednak przyjaciele nie spotkali się jak zwykle. Ten wieczór Uwe spędził ze swoją narzeczoną Barbarą. Wspólna kolacja była idealnym zakończeniem intensywnego i pracowitego tygodnia. Uwe od kilkunastu lat prowadzi zakład jubilerski przy ulicy Handverkagatan w Sztokholmie. Odziedziczył go po swoim ojcu. W ostatnim czasie rodzinny interes nie przynosił jednak pożądanych zysków. Uwe był bardzo dobrym złotnikiem, jednak praca już dawno przestała go fascynować. Zastanawiał się nawet nad zamknięciem sklepu, jednak nie wiedział, co mógłby robić w zamian. Miał również świadomość, że zakład jubilerski był swego rodzaju wizytówką rodziny. Zarówno jego ojciec, jak i brat pracowali w nim i ciężko byłoby po prostu oddać rodzinny biznes w cudze ręce. Jest 17 lutego 2018 roku. Sobotnie przedpołudnie Uwe spędza w garażu, gdzie stara się naprawić motokros. Od pewnego czasu nie może go odpalić. Po kilku godzinach poddaje się jednak i zasiada przed telewizorem. Przed godziną 14 pojawia się Fryderyk. Kilka tygodni wcześniej pożyczył od Uwe walizkę, którą chciał zwrócić. Przyjaciele zasiedli przy drinku, opowiadając sobie o ostatnich podróżach. Wychodząc, Fryderyk wspomniał, że podczas porannej wycieczki z dziećmi na quadach niemal stracili koło. Naprawę zaplanował na wieczór. Po odwiedzinach sąsiada Uwe zdecydował się zerknąć do quada Fryderyka. Sam posiadał kilka quadów, które są jedną z największych atrakcji. Naprawa była dość prosta, więc pomógł sąsiadowi. Około godziny 16 zadzwonił do niego, by poinformować, że problem z jego czterokołowcem został rozwiązany. Fryderyk podziękował przyjacielowi i opowiedział, że dziś wieczorem planują grilla z rodzicami jego partnerki. Uwe ten wieczór spędzi z Barbarą. O godzinie 18.37 na numer partnerki Fryderyka dzwoni Barbara. Prosi, by Fryderyk przyszedł do niej i pomógł jej z Uwe. Nie może poradzić sobie z pijanym 57-latkiem, który zasnął przy stole. Fryderyk zostawił grillowanie partnerce i udał się do sąsiedniego domu. Tak jak opisała to Barbara, siedzący na stołku Uwe położył się na stole i ciężko go dobudzić. Fryderyk stara się go ocucić i pomaga mu położyć się do łóżka. Uwe mamrotał coś pod nosem, gdy Fryderyk i Barbara przenosili go do sypialni. Jeszcze przed położeniem go do łóżka Uwe wypróżnił się w spodnie. Fryderyk kilka razy wcześniej pomagał przyjacielowi, gdy ten przesadził z alkoholem. Tym razem jednak Uwe wydawał się mocno pijany. Zdarzało się, że sąsiad posikał się po pijanemu, ale nigdy nie wypróżniał się w spodnie. Fryderyk zaoferował swą pomoc w umyciu Uwe. Jednak mocno zażenowana Barbara odmówiła, twierdząc, że z tym poradzi sobie już sama. O godzinie 22.56 Barbara ponownie dzwoni do sąsiadów. Tym razem spanikowana prosi ich o natychmiastowe przybycie. Uwe nie oddycha, jest zimny, a ona nie wie, co robić. Sąsiedzi bez wahania śpieszą na pomoc. W sypialni na łóżku leży Uwe. Fryderyk stara się go ocucić, jednak szybko zauważa, że 57-latek nie żyje. Partnerka Fryderyka kontaktuje się z numerem alarmowym i opisuje sytuację. Operatorka prosi, by mimo wszystko przenieśli mężczyznę z łóżka na podłogę i rozpoczęli resuscytację. Na miejsce zostaje wysłany helikopter ratunkowy. Barbara została poproszona przez operatorkę o włączenie świateł awaryjnych w jakimkolwiek pojeździe w okolicy domu, by ułatwić pracę pilota. W tym samym czasie Fryderyk i jego partnerka na zmianę wykonują resuscytację.
Kilka minut później pojawiają się służby ratownicze. Bardzo szybko zdają sobie jednak sprawę, że na jakąkolwiek pomoc jest już za późno. Uwe Dolk nie żyje już od kilku godzin. Barbara i sąsiedzi są w szoku. Uwe, który jeszcze kilka godzin temu był w doskonałym humorze, pełen energii i planów, nagle odchodzi. Jego narzeczona nie przestaje płakać. Ratowniczka medyczna stara się ją uspokoić i zanim opuszcza dom, upewnia się, że sąsiedzi tej nocy nie zostawią Barbary samej. Następnego dnia, w niedzielę 18 lutego 2018 roku, Barbara kontaktuje się z siostrą zmarłego Uwe. Starała się do niej dzwonić w nocy, jednak kobieta nie odbierała telefonu, myśląc, że uczniowie po raz kolejny chcą pożartować ze swojej nauczycielki. Tak właśnie było całkiem niedawno. Gdy telefon zadzwonił rankiem, podniosła słuchawkę. Barbara płaczącym głosem przekazuje złe wieści rodzinie zmarłego. Siostra Uwe prosi ją o przybycie do jej mieszkania, by spokojnie porozmawiać i pomóc sobie nawzajem w trudnej sytuacji. Opowieść, jaką narzeczona Uwe Barbara przekazuje rodzinie, jest chaotyczna. Kobieta nadal jest w szoku. Mówi, że jeszcze przed wyjazdem do Nortelje Uwe skarżył się na ból głowy i nie czuł się najlepiej. Mimo to niemal cały wczorajszy dzień pił alkohol. Zgubił również swój telefon podczas przejażdżki motokrosem. Mimo, że przejechał bardzo krótki odcinek, Barbara była zaniepokojona prędkością, jaką osiągnął. Po kolacji i kolejnych kieliszkach wina po prostu zasnął przy stole. Sąsiad pomógł jej zaprowadzić go do łóżka. Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej. Uwe lubił sobie wypić, zwłaszcza gdy byli na wsi. Barbara oglądała telewizję do późna i gdy chciała położyć się spać, zauważyła, że Uwe jest zimny i nie oddycha. Nie zna przyczyny śmierci, ale przypuszcza, że zmarł na zawał serca. Po rozmowie kobiety postanowiły spotkać się kolejnego dnia. Barbara chciała pojechać do domu w Nortelje, by zabrać kilka swoich rzeczy, w czym miała asystować jej siostra Uwe i jego mama. Postanowiły również odwiedzić zakład jubilerski, gdzie dołączy do nich najbliższa rodzina. Louise, córka zmarłego, wysłuchała relacji ciotki ze spotkania z Barbarą. Mimo, że przez ostatni rok jej kontakt z ojcem był ograniczony, jego zachowanie w ostatnim dniu życia było do niego niepodobne. Uwe nie miał w zwyczaju upijać się sam. Zazwyczaj przesadzał z alkoholem na imprezach czy posiadówkach z kolegami. Ciężko jej również uwierzyć, by po alkoholu wsiadł na motocykl. Kobieta postanawia skontaktować się z sąsiadem, który pomógł Barbarze tej nocy. Ma nadzieję, że opowieść Fryderyka pomoże jej zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Ta rozmowa nie przyniosła jednak ulgi, a wręcz przeciwnie. W jej głowie kłębiły się kolejne pytania. Fryderyk spotkał się z Uwe tego dnia około godziny 14. Wypili razem po kieliszku likieru. 57-latek był pełen energii i w dobrym humorze. Pomógł później naprawić koło w kładzie, o czym poinformował Fryderyka telefonicznie. Nic nie wskazywało na to, by był pijany czy źle się czuł. Aż do momentu telefonu od Barbary. Louise przekazuje informacje, jakie dostała od Barbary. Według niej mężczyzna zgubił telefon podczas jazdy motokrosem. Fryderyk reaguje niemal natychmiast. Uwe pożyczył kable, by spróbować odpalić motocykl, jednak tego dnia nie udało mu się nim wyruszyć. Motokros odpalił i zgasł niemal od razu. Uwe wspomniał o tym podczas rozmowy telefonicznej 15 minut po godzinie 16. Nie mógł zatem zgubić telefonu podczas przejażdżki, a następnie zadzwonić z niego do sąsiada.
Rozmowa z Fredrikiem zaniepokoiła córkę zmarłego. Wersja wydarzeń, jaką przedstawiła Barbara, nie zgadza się z tym, co opowiedział jej sąsiad. Dodatkowo pod koniec rozmowy wyszło na jaw, że Uwe nadal leżał w tych samych ubraniach, w które wypróżnił się podczas przenoszenia go z kuchni do sypialni. Barbara, mimo że obiecała, nie zmieniła mu ubrań. Uwe zmarł, leżąc w swoich własnych odchodach. Jest 19 lutego 2018 roku. Rankiem matka i siostra zmarłego Uwe wraz z Barbarą udają się do domu w Nortelje. Po drodze zatrzymały się również w szpitalu w Danderyd, by po raz ostatni zobaczyć zmarłego. Barbara została w aucie. Po wizycie kobiety udały się do Nortelje. Rodzina chciała odebrać klucze do zakładu jubilerskiego, a Barbara zabrać swoje rzeczy. Nikt nie przypuszczał jednak, że chodzi o umeblowanie domu. Kobiety były przekonane, że Barbara przyjechała po swoje ubrania czy kosmetyki. Dla rodziny rzeczy materialne nie miały teraz większego znaczenia, dlatego bez większych dyskusji pozwolono Barbarze zabrać to, co twierdziła, należy do niej. Po południu zorganizowano spotkanie w zakładzie jubilerskim. Tym razem obecne były również dzieci zmarłego Uwe. Barbara po raz kolejny opowiedziała o sobotnim dniu. Uwe pił cały dzień, zaczął pić już od samego rana. Mieszał różne alkohole i był bardzo pijany. Gdy zasnął przy stole, poprosiła sąsiada o pomoc. Opowieść kobiety jest zwięzła i krótka. Louis stara się dowiedzieć jak najwięcej o dniu, w którym zmarł jej ojciec. Zadaje pytania, które nagromadziły się w ciągu ostatnich 2 dni. Co stało się z telefonem zmarłego? Barbara powtórzyła, że zgubił go podczas jazdy motokrosem. Nie pamięta kiedy, ale z pewnością przed godziną 18. Próbował go później szukać w śniegu, jednak bez rezultatu. Powodem, dla którego Barbara nie zmieniła ubrań Uwe po tym, jak wypróżnił się w spodnie, była chęć pokazania mu na drugi dzień, do czego doprowadza jego pijaństwo. Chciałaby sam po sobie posprzątał, gdy się obudzi. Barbara niechętnie odpowiada na dalsze pytania. Czuje się osaczona, co było zrozumiałe w sytuacji, gdzie niemal cała rodzina Uwe jest w zakładzie jubilerskim. Po kolejnych kilku minutach opuściła lokal. Po tym spotkaniu Louise jest jeszcze bardziej zaniepokojona. Obraz Uwe, jaki przedstawiła jego wybranka, zupełnie nie pasuje do zachowania jej ojca. Miała wrażenie, że Barbara opisuje całkiem innego człowieka. Owszem, lubił sobie wypić w towarzystwie, jednak ciężko jej uwierzyć, by sam spijał różne alkohole, aż do momentu, w którym nie był w stanie dojść do łóżka. Dla Louise było to pierwsze spotkanie z narzeczoną ojca. Do tej pory nie miała okazji jej poznać. Wszystko za sprawą ograniczonego kontaktu, jaki utrzymywała z Uwe. W 2010 roku rodzice postanowili się rozejść. Nagła decyzja zszokowała wszystkich, ale przede wszystkim dorosłe już dzieci pary. Kilka miesięcy później Uwe przedstawił swoją nową partnerkę. Relacja z dużo młodszą od niego kobietą nie trwała długo. Po rozstaniu Uwe wrócił do byłej małżonki. Nie pobrali się ponownie, po prostu zamieszkali razem. Louise stała jednak murem po stronie matki, i nawet gdy ojciec do niej wrócił, nie ukrywała rozczarowania jego zachowaniem. Jako że często pracowała w zakładzie jubilerskim ojca, utrzymywała z nim regularny kontakt. 3 lata później Uwe ponownie wyprowadził się od byłej już żony. Tym razem za sprawą tajemniczej Barbary, którą poznał przypadkiem w restauracji. To sprawiło, że Louise ograniczyła z nim kontakt niemal do minimum. Wstępne oględziny ciała Uwe nie wykazały przyczyny śmierci.
Dzieci mężczyzny jako najbliższa rodzina poprosiły o sekcję zwłok. Jest 21 lutego 2018 roku. Rodzina zmarłego ponownie spotyka się z Barbarą w zakładzie jubilerskim. Tym razem atmosfera nie jest przyjemna. Louise, która od mamy dowiedziała się, że Uwe nie miał na sobie biżuterii, gdy lekarz stwierdził zgon, skonfrontowała Barbarę. Ta bez wahania przyznała, że zabrała pierścionek zaręczynowy zmarłego. Należy on do niej i jeśli rodzina ma takie życzenie, mogą zgłosić kradzież. Na pierścionku wygrawerowane było jej imię i był on jej własnością. Rodzina ma mnóstwo pytań, na które nadal nie uzyskają odpowiedzi. Po konfrontacji Barbary z informacjami uzyskanymi od sąsiada, ta jak mantrę powtarzała, że Uwe pił cały dzień. I tym razem nie odpowiedziała na pytanie, kiedy mężczyzna zgubił telefon. Dyskusja zamieniała się w groźby o zawiadomieniu policji, o nękaniu ze strony rodziny zmarłego. Kolejne dni rodzina spędziła na rozwiązywaniu praktycznych spraw, które nie mogły czekać. Klienci zakładu jubilerskiego przychodzili, by odebrać swoją biżuterię. Biżuterię, której rodzina nie mogła znaleźć. Mimo, że każdy klient miał swój pojemnik, biżuteria z wielu z nich zapadła się pod ziemię. Nikt nie miał pojęcia, gdzie znajdują się zaginione rzeczy. Jako, że nikt z rodziny nie chciał przejąć zakładu, a czynsz i inne koszta związane z jego prowadzeniem musiały zostać pokryte, zdecydowano się ogłosić upadłość. Jest 24 lutego 2018 roku. Od śmierci 57-letniego jubilera minął już tydzień. Rodzina postanawia pojechać do domu w Nortelie, by uporządkować rzeczy przed podziałem majątku. Po drugim rozstaniu z byłą żoną Uwe wynajmował mieszkanie w centrum Sztokholmu. Po zaledwie kilku miesiącach przeprowadził się jednak na stałe do Nortelie. Zakład jubilerski otwarty był 3 dni w tygodniu, podczas których nocował w lokalu, w którym mieściła się firma Barbary. Po wizycie w domu Uwe, Louise zauważyła, że wiele obrazów, mebli i sprzętów zaginęło. Ma wrażenie, że Barbara zabrała przynależności Uwe bez zgody rodziny. Jej obawy potwierdziły się, gdy sąsiad Friedrich zadzwonił do niej mówiąc, że Barbara przeniosła kilka rzeczy do jego garażu. Poprosiła, by zanim pomoże jej przewieźć je do Sztokholmu, zrobił kilka fotografii. Rodzina zmarłego nie mogła pozbyć się uczucia, że Barbara kłamie. Louise postanowiła skontaktować się z operatorem numeru ojca. Za wszelką cenę chciała otrzymać wykaz rozmów z dnia, w którym zmarł Uwe. Odpowiedź od operatora przyszła w dzień pogrzebu zmarłego mężczyzny. Okazało się, że po godzinie 18 wykonano 3 połączenia wychodzące. Ostatnie z nich o 19:57. To zupełnie nie zgadza się z wersją Barbary, która twierdziła, że ojciec zgubił telefon przed kolacją. Dodatkowo był tak pijany, że od 6:30 leżał w łóżku. Operator poinformował Louise, że ostatnia rozmowa była z numerem zarejestrowanym w innym kraju, a dokładniej na Kubie. To potwierdziło obawy Louise. Telefon ojca nie zaginął, a pochodząca z Kuby Barbara używała go najprawdopodobniej już po śmierci Uwe. Jest 12 marca 2018 roku. Louise udaje się na posterunek policji, by zgłosić kradzież. Na liście załączonej w zgłoszeniu widniały obrazy, telefon, komputer, laptop, zegarek oraz biżuteria. Rodzina jest przekonana, że Barbara przywłaszczyła sobie majątek ojca po jego śmierci. W kwietniu 2018 roku zakład jubilerski oraz dom w Nortelie zostały wystawione na sprzedaż. Bliscy zmarłego powoli wracają do normalnego życia mimo ogromnego bólu spowodowanego odejściem Uwe.
Śledztwo w sprawie zgłoszonej kradzieży trwa. Wszystko jednak przeciąga się w czasie i rodzina nie uzyskuje zbyt wielu informacji od policji. Odzyskanie rodzinnych pamiątek nie będzie łatwe i zapewne potrwa jeszcze wiele miesięcy. Jest 11 maja 2018 roku. Raport z przeprowadzonej sekcji zwłok jest już gotowy. 10-stronicowy protokół zawiera mnóstwo informacji o stanie zewnętrznym oraz wewnętrznym ciała. Mimo ogromnej pracy włożonej w sekcję zwłok, nie udało się ustalić pewnej przyczyny zgonu 57-latka. Lekarz orzekł jednak, że była to śmierć naturalna. Rodzina starała się pogodzić z odejściem Uwe. Jego tragiczna i nagła śmierć zszokowała i zmartwiła najbliższych, jednak zrozumieli, że nie mogli zrobić nic, by temu zapobiec. Kłamstwa Barbary o ostatnim dniu życia Uwe były najprawdopodobniej spowodowane kradzieżami, jakich się dopuściła zaraz po jego odejściu. Uczucie niepokoju nie opuszczało jednak córki zmarłego Uwe. Po przeczytaniu raportu z sekcji zwłok zauważyła, że jej ojciec miał zaledwie 0,46 promila alkoholu we krwi. To mniej niż dopuszczalny limit alkoholu u kierowców w większości krajów europejskich. Opowieść Barbary i Fredryka o stanie Uwe nie odzwierciedla tego, co napisane zostało w raporcie. Jak to możliwe, by Uwe był w takim stanie przy tak małej zawartości alkoholu we krwi? Louise starała się rozmawiać z policją o swoich podejrzeniach, jednak za każdym razem otrzymywała tę samą odpowiedź. Uwe zmarł w sposób naturalny i żadne śledztwo w tej sprawie nie zostanie przeprowadzone. Ilość alkoholu wskazuje jedynie na to, że przyczyną śmierci było serce mężczyzny. Kobieta powoli uświadamia sobie, że nigdy się nie dowie, co tak naprawdę stało się w domu w Nortelie. Pod koniec maja 2018 roku Louise otrzymała maila od pracownicy Zakładu Ubezpieczeń IF. Anika od pewnego czasu próbowała skontaktować się z jubilerem Uwe Dolk. Od syndyka dowiedziała się o śmierci mężczyzny i dostała kontakt do córki, która przez kilka lat pracowała w zakładzie jubilerskim. Anika chciała sprawdzić wiarygodność jednego z certyfikatów wyceny biżuterii, który pochodził z zakładu Dolka. W lutym pewna kobieta zgłosiła zaginięcie pierścionka za niemal 125 tysięcy koron. Dokument był wystawiony zaledwie kilka dni przed śmiercią Uwe. Zawierał wiele błędów ortograficznych, co sprawiło, że Anika nabrała podejrzeń. Okazało się również, że ubezpieczenie zostało podpisane zaledwie miesiąc przed zgłoszeniem zguby, co tylko pogłębia podejrzenia pracownicy zakładu ubezpieczeń. Louise obiecała spojrzeć na certyfikat i odezwać się, by potwierdzić, czy został on wystawiony przez zmarłego ojca. Po przeczytaniu maila Louise nie miała żadnych wątpliwości. Certyfikat był z całą pewnością wystawiony w zakładzie jubilerskim ojca. Wzór był dokładnie taki sam, jak jego używał. Nie była jednak pewna co do tego, że to on go podpisał. Parafka nie do końca zgadzała się z tą, której używał Uwe. Dodatkowo liczne błędy ortograficzne nie pasowały do doświadczonego jubilera. Louise skontaktowała się z Aniką i opowiedziała o swoich obawach. Wspomniała, że w zakładzie pracowała Barbara, która pomagała ojcu i być może to ona wystawiła certyfikat. Anika, która do tej pory nie wspomniała, kim jest kobieta ubiegająca się o odszkodowanie, zareagowała natychmiast. Okazało się, że to właśnie Barbara zgłosiła zaginięcie swojej biżuterii, co w tym przypadku jest bardzo podejrzane.
Podczas dalszej rozmowy wychodzi na jaw, że pierścionek zaręczynowy, który według Barbary zaginął 1 lutego, był widziany na jej palcu przez całą rodzinę zmarłego podczas spotkania w zakładzie jubilerskim, zarówno 19, jak i 21 lutego. Anika jest przekonana, że Barbara dopuściła się próby wyłudzenia odszkodowania. Louise wspomniała, że nie dziwi ją ta sytuacja, zważywszy na ostatnie wydarzenia, w które zamieszana była Barbara. Otwarcie wspomniała również, że jest przekonana, że kobieta stoi za śmiercią jej ojca, jednak nie potrafi tego udowodnić. Anika, która przez 22 lata pracowała w policji sztokholmskiej, zarówno jako śledczy, jak i technik kryminalny, zainteresowała się wypowiedzią Louise. Poprosiła, by opowiedziała jej o swoich podejrzeniach. Po rozmowie Anika kontaktuje się z grupą dochodzeniową w Zakładzie Ubezpieczeń. Śmierć jubilera nie ma nic wspólnego ze zgłoszonym zaginięciem biżuterii, jednak chciała porozmawiać z doświadczonymi współpracownikami o podejrzeniach Louise. Podobnie jak ona, koledzy uważają, że sprawa powinna zostać zbadana przez policję. Opisane przez córkę wydarzenia i symptomy sugerują, że mężczyzna mógł zostać otruty. Kobieta postanawia skontaktować się z policją. Ich zainteresowanie sprawą było minimalne. Śmierć Uwe była naturalna i nie ma potrzeby otwierać śledztwa. Kilka tygodni później Anika ponownie dzwoni do Louise. Według prawa policja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie o morderstwie, nawet jeśli kilka dni później zamierzają zamknąć sprawę. Mimo obszernego raportu z sekcji zwłok nie ma jednoznacznej przyczyny śmierci Uwe. Anika proponuje, by złożyć zawiadomienie, a następnie wymagać, by zrobili tak zwany screening, czyli sprawdzenie krwi zmarłego na zawartość trucizny. Zrezygnowana Louise informuje, że ojciec został skremowany, więc nie ma możliwości wykonania kolejnych badań. Pracownica zakładu ubezpieczeń wyprowadza córkę zmarłego z błędu. Nadal istnieje możliwość zrobienia screeningu, bowiem zawsze pobiera się materiał biologiczny w postaci próbek krwi z żyły udowej w trakcie sekcji zwłok i przechowuje aż do roku po śmierci. Jest 2 lipca 2018 roku, godzina 9:52. Louise udaje się na komisariat w Solnej, by zgłosić zawiadomienie o popełnieniu morderstwa. Kobieta wyjaśnia, że wiele faktów z dnia, w którym zmarł jej ojciec, nie zgadza się z opowieściami Barbary. Twierdzi ona, że Uwe pił cały dzień i mieszał alkohole. W stanie nietrzeźwości miał również prowadzić motocykl, który według sąsiada nigdy nie ruszył z garażu. Dodatkowo podczas tej przejażdżki miał zgubić telefon, z którego dziwnym trafem dzwonił do sąsiada już po domniemanej jeździe. Mówiła również, że był tak pijany, że potrzebowała pomocy, by przenieść go do łóżka. Jak wykazała sekcja zwłok, nie miał nawet 0,5 promila alkoholu we krwi. Jego stan musi zostać wytłumaczony. Louise domaga się screeningu na obecność trucizny w krwi zmarłego. Mimo ogromnej niechęci policjantki przyjmującej zgłoszenie, udało się ją przekonać, by otworzyła sprawę. Dni mijają, a Louise nie otrzymuje żadnej informacji od policji. Zaniepokojona stara się skontaktować z prowadzącym śledztwo. Mężczyzna nie był zbyt zainteresowany tym, co miała do powiedzenia. Sam był jedną nogą na urlopie, co tylko wzmożyło jego brak zainteresowania sprawą. Louise była jednak nieugięta i kilkakrotnie prosiła, by zrobili screening, zanim zamknął sprawę. 10 dni po wizycie Louise na posterunku do Zakładu Medycyny Sądowej dociera wniosek o badania toksykologiczne krwi zmarłego jubilera. Już po kilku dniach do śledczych dociera odpowiedź, której nikt się nie spodziewał.
Uwe Dolk miał bardzo wysokie stężenie cyjanku we krwi. Tak wysokie, że trucizna musiała zabić go w zaledwie kilka minut. Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci było zatrucie cyjankiem potasu. Mała dygresja. Cyjanek potasu uważany jest za jedną z najbardziej znanych trucizn. Zaraz po arszeniku jest największym masowym trucicielem w historii ludzkości. Objawy zatrucia to ból i zawroty głowy, słabość, dezorientacja, zmęczenie czy brak koordynacji. Śmierć z powodu zatrucia zwykle wynika z niewydolności oddechowej lub serca. Cyjanki używa się w przemyśle do wytwarzania m.in. gumy czy nylonu. Są również wykorzystywane w jubilerstwie do złocenia. Wróćmy do sprawy. Śledczy zrozumieli, że Uwe Dolk najprawdopodobniej padł ofiarą morderstwa. Nawet jeśli używał cyjanku w pracy, jego stężenie było zbyt duże, by doszło do wypadku. Według lekarza medycyny sądowej, mężczyzna zmarł w przeciągu kilku minut do godziny od przyjęcia trucizny. Ten czas spędził w wyłącznym towarzystwie swojej narzeczonej Barbary Jarl. Lekarz wykluczył również możliwość, by stężenie cyjanku było spowodowane długoletnim używaniem substancji. W oczekiwaniu na ostateczny raport Zakładu Medycyny Sądowej postanowiono przyjrzeć się Barbarze Jarl. Kim była 55-letnia kobieta i czy była zdolna do popełnienia morderstwa? Barbara Jarl urodziła się 8 maja 1964 roku na Kubie. Pod rządami Fidela Castro wychowała się w niewielkim domu z ojcem, rodzeństwem i dziadkami. W wieku 18 lat otrzymała stypendium, dzięki któremu mogła podjąć studia na kierunku wychowania fizycznego w dawnym NRD. Bardzo szybko nauczyła się języka niemieckiego. W 1997 roku poznała Patryka, który kilkakrotnie odwiedził Kubę. Po 6 miesiącach znajomości pobrali się i przeprowadzili do Szwecji. W 2012 roku Barbara rozstała się z Patrykiem. Po dość ciężkim rozwodzie kobieta zamieszkała w Foszta w południowej części Sztokholmu. Uwe i Barbara pierwszy raz poznali się w grudniu 2016 roku, gdy ten był w towarzystwie swoich kolegów w restauracji Salt, nieopodal swojego zakładu jubilerskiego. Kobieta siedziała sama przy stoliku i zaintrygowała go swoją urodą. Niedługo później odwiedziła go w pracy. Znajomość bardzo szybko przerodziła się w związek. Barbara pracowała jako terapeuta CBT. Poza tym pisała książki i od lipca 2016 roku posiadała swoje wydawnictwo. Jest 28 sierpnia 2018 roku. Od śmierci jubilera minęło już pół roku. Louis pojawia się na posterunku policji w Solnej po tym, jak kilka dni wcześniej otrzymała wezwanie na przesłuchanie. Kobieta miała nieodparte wrażenie, że i tym razem nikt nie zechce wysłuchać jej podejrzeń. Jednak mimo to przygotowała się do spotkania. Zabrała ze sobą wiele dokumentów i zapisków, jakie zgromadziła przez ostatnie 6 miesięcy. Nie miała pojęcia, że śledztwo już miesiąc wcześniej ruszyło pełną parą, po tym jak otrzymano wstępne wyniki analizy toksykologicznej. Kolejne tygodnie śledczy spędzili na gromadzeniu materiału dowodowego. Od śmierci Uwe minęło już 7 miesięcy, co naturalnie utrudnia zebranie kluczowych dowodów, takich jak odciski palców. Przesłuchano rodzinę zmarłego oraz sąsiadów z Nortelje. Friedrich, który ze względu na swoją pracę nagrywa wszystkie rozmowy w swoim telefonie, przekazał śledczym nagrania. Między innymi ostatnią rozmowę z Uwe, która miała miejsce o godzinie 16:15. Jego głos nie wskazuje na to, by był pijany, jak twierdziła Barbara. Wręcz przeciwnie.
trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że Barbara w ten sam dzień, w którym po raz pierwszy przesłuchano Louise, ponownie wyszła za mąż. Nowy wybranek kobiety jest zamożnym człowiekiem. Obawa, że Barbara planuje podobny scenariusz nowemu wybrankowi, martwiła śledczych. Nadal jednak brakowało dowodów, by aresztować Barbarę. Postanowiono jednak poinformować ją o tym, że jest podejrzana. Jest 2 października 2018 roku. Barbara zostaje zatrzymana i przewieziona do aresztu policyjnego w Solnej. Śledczy przedstawiają jej zarzut morderstwa Uwe, którego dopuściła się za pomocą trucizny w formie cyjanku potasu. Dodatkowo zarzuca się jej szczególnie zuchwałą kradzież majątku zmarłego. Barbara nie przyznaje się do winy i prosi o adwokata. Następnego dnia w towarzystwie przydzielonego adwokata udaje się przesłuchać 55-latkę. Barbara nie ma problemów, by opowiedzieć o swoim związku z Uwe. Poznali się tuż przed podróżą do Tajlandii, jaką Uwe zaplanował z przyjaciółmi. Po jego powrocie zaczęli się regularnie spotykać. Jako że mężczyzna nadal mieszkał ze swoją byłą już małżonką, początkowo spędzali noce w mieszkaniu Barbary w Foszta. Zakład jubilerski był otwarty zaledwie 3 dni w tygodniu. Resztę czasu spędzali w domu w Nortelie. Gdy Uwe przeprowadzał swoje rzeczy z mieszkania byłej żony do domu w Nortelie, obdarował ją wieloma meblami. Twierdził, że i tak nie pomieszczą się w domku na wsi. Po pewnym czasie Barbara uzyskała kontrakt na ulicy Tenniergatan w centrum Sztokholmu, gdzie zarejestrowała swoją firmę. 33-metrowy lokal nie mógł służyć jako mieszkanie, ale mogli w nim nocować, gdy byli w Sztokholmie. Latem 2017 roku zaręczyli się. Uwe zrobił przepiękne obrączki. W czerwcu zaczęła pracować w zakładzie jubilerskim jako asystentka. W tym samym czasie pracowała również jako kurator w hospicjum. W grudniu 2017 roku Barbara i Uwe spędzili miesiąc na Kubie, gdzie odwiedzili jej rodzinę. Całą wycieczkę opłacił Uwe. Nigdy się nie kłócili, a ich relacja była pełna szacunku i miłości. Uwe miał problemy z nadciśnieniem. Często miewał również bóle brzucha. W przeddzień jego śmierci uskarżał się na ból głowy i lewej ręki. Notorycznie również brał Viagrę i pił bardzo dużo alkoholu. Śledczy zapytali Barbarę o dzień, w którym zmarł 57-latek. Według niej Uwe pił niemal cały dzień. Mieszał wino, likier i piwo, co sprawiło, że w końcu zasnął przy stole. Poza Fredrykiem, który odwiedził ich około godziny 14, nie mieli żadnych gości. Cały dzień byli sami w domu. Podczas zatrzymania zebrano również materiał z telefonu komórkowego, komputera oraz przeszukano jej posiadłości i magazyny. Po przesłuchaniu Barbara została zwolniona z aresztu. Prokurator uznała, że dotychczasowe dowody są tylko przypuszczeniami i nie wystarczą, by aresztować kobietę. Nadal jednak pozostaje podejrzaną w sprawie i jest pod stałą obserwacją śledczych. Uzyskano również zezwolenie na podsłuch jej telefonu. Barbara i jej nowy wybranek udają się w zaplanowaną wcześniej podróż na Majorkę. W tym czasie technicy kryminalni analizują materiał zebrany z jej elektroniki. Okazuje się, że historia wyszukiwania w przeglądarce telefonu oraz komputera została usunięta. Nie ma niemal śladu po tym, co googlowała w trakcie związku z Uwe. Technicy znaleźli jednak wyszukiwania z 2 miesięcy przed tym, jak para się poznała. Barbara czytała wiele artykułów i forum o truciznach oraz posty o tytułach Kobieta, która otruła męża, Jak zabić trucizną,
trucizna, której nie da się wykryć. Miesiąc po śmierci 57-latka oraz w sierpniu 2018 roku, zaledwie 2 tygodnie po ślubie z nowym partnerem, Barbara ponownie zaczęła wyszukiwać w Google informacje o truciznach. Jest 18 października 2018 roku. Barbara Jarl zostaje ponownie zatrzymana. Prokurator jest pewna, że tym razem dowody są wystarczające, by kobieta została aresztowana do czasu procesu. Miesiąc później kobieta zmienia obrońcę na jednego z bardzo znanych prawników ze Sztokholmu. Björn Hurtig podjął się niełatwego zadania obrony jako adwokat oskarżonej o otrucie partnera Barbary. Rodzina zmarłego postanowiła również zaangażować w sprawę jednego z najlepszych adwokatów, Tomasa Bodström. Historia podejrzanego otrucia jubilera ze Sztokholmu za pomocą cyjanku potasu bardzo szybko nabrała rozgłosu. Znani adwokaci, którzy zaangażowali się w sprawę, z pewnością również przyczynili się do burzy medialnej. Barbara uzyskała przydomek Kulturkvinnan, czyli kobieta kultury. Twierdziła ona bowiem, że jest autorką, dziennikarką, malarką i terapeutką. Z niedowierzaniem przyglądałam się rozwojowi sprawy. Tak rzadko zdarza się bowiem, by jako narzędzia zbrodni użyto trucizny. Barbara spędziła w areszcie w centrum Sztokholmu niemal 7 miesięcy. W tym czasie ponownie przesłuchano rodzinę, znajomych oraz sąsiadów Uwe. Śledczy dotarli również do poprzednich partnerów 55-latki. Jedno z najważniejszych zeznań złożył sąsiad Uwe. Powiedział, że lekarka, która stwierdziła zgon, zapytała Barbarę o sekcję zwłok. Ta bardzo szybko odpowiedziała, że nie będzie ona potrzebna. Decyzja ta nie miała jednak żadnego znaczenia, ponieważ to dzieci jako najbliższa rodzina miały głos w tej sprawie. Dodatkowo wspomniał, że przed zabraniem ciała personel zaznaczył, że na ciele zmarłego nie ma żadnej biżuterii. Standardowa procedura nakazuje bowiem zdjęcie jej przed przewiezieniem ciała do prosektorium. Niemal wszyscy, którzy znali Uwe, zeznali, że zawsze miał na sobie pierścionki, łańcuszek i zegarek. Niechęć wykonania sekcji zwłok według oskarżenia tylko potwierdza, że Barbara obawiała się, że prawda wyjdzie na jaw. Brak biżuterii natomiast spowodowany był wcześniejszą kradzieżą, której się dopuściła. Materiał z telefonów i komputerów ponownie został pobrany. Okazuje się, że Barbara usunęła wszelką historię wyszukiwań. Nie miało to już jednak większego znaczenia. Śledczy dysponowali historią pobraną podczas pierwszego zatrzymania kobiety. Fakt, że starała się usunąć obciążające ją materiały, tylko pogłębia stanowisko prokuratury w związku z oskarżeniem aresztowanej. Podczas śledztwa znaleziono również mail, jaki Barbara wysłała do swojej siostry o godzinie 4:30, w którym pisze, że Uwe zmarł dokładnie 8 godzin temu. W swoim kalendarzu zaznaczyła godzinę 20 komentarzem Muerte de Uwe, śmierć Uwe. Śledczy podejrzewają, że kobieta dokładnie wiedziała, kiedy zmarł jubiler. W zapisie alarmu w domu w Nortelje znaleziono, że około godziny 21 ktoś opuścił go na niecałą minutę. Śledczy podejrzewają, że to właśnie wtedy Barbara wyniosła pojemnik po cyjanku, być może do swojego samochodu. Rozprawa rozpoczęła się 9 maja 2019 roku. Prokuratura oskarżyła Barbarę Jarl o morderstwo 57-letniego Uwe Dolk oraz o liczne kradzieże, których dopuściła się nie tylko w stosunku do zamordowanego, ale i również poprzedniego partnera. Proces miał charakter poszlakowy. Prokuratura nie miała bezpośrednich dowodów winy Barbary.
Oskarżenie opierało się głównie na fakcie, że jedyną osobą, która mogła podać Uwe truciznę, była Barbara. Według lekarza medycyny sądowej oraz toksykologa, dawka cyjanku, jaką odkryto w krwi zmarłego, jest zbyt duża, by można było mówić o akumulacji poprzez regularne używanie substancji w pracy. Z całą pewnością mężczyzna przyjął truciznę w jedzeniu lub w piciu do 2 godzin przed śmiercią. Jako że o 16:15 rozmawiał przez telefon z sąsiadem i czuł się dobrze, prokurator twierdzi, że truciznę przyjął między 16:15 a 18:40. Wtedy to sąsiad Friedrich pierwszy raz przyszedł, by pomóc Barbarze przenieść mężczyznę do sypialni. Uwe nie był pod wpływem alkoholu, jak twierdziła oskarżona. Miał on zaledwie 0,46 promila. To działanie trucizny sprawiło, że nie był w stanie sam dojść do łóżka. Jedyną osobą, która mogła podać Uwe cyjanek, była Barbara. Nikt bowiem nie przebywał w domu w tym czasie poza nią i Denatem. Podczas procesu strona oskarżenia wezwała niemal 25 świadków, w tym również byłych partnerów Barbary. Wychodzi na jaw, że każdy z poprzednich związków kończył się ze względu na liczne kłamstwa oraz kradzieże, których dopuściła się kobieta. Jeden z partnerów opowiedział o cudownej znajomości, która bardzo szybko przerodziła się w związek. Wraz z oskarżoną udał się nawet na Kubę, gdzie odwiedzili jej rodzinę. Po podróży pojawiły się plany, by kupić tam dom. Jedyny problem polegał na tym, że obcokrajowcy nie mogli zakupić posiadłości w tym kraju. Z tego względu to Barbara miała widnieć jako właściciel. Mężczyzna pożyczał jej regularnie pieniądze, które w większości miały iść na zakup domu. W sumie przelał ponad 300 tysięcy koron na konto Barbary. Gdy domagał się dokumentów kupna, związek zaczął się rozpadać. Zanim rozeszli się na dobre, kobieta odwiedziła go w jego mieszkaniu. Po tej wizycie zauważył, że wraz z nią zniknęły również bardzo cenne świeczniki, których wartość oceniono na 250 tysięcy koron. Kolejny mężczyzna zeznał, że gdy poznał Barbarę, powiedziała, że czeka na spadek, który za niedługo ma zostać jej wypłacony. Niemal 6 milionów koron wpłynie wkrótce na jej konto. Do tego czasu jednak potrzebowała pomocy finansowej. Przez czas ich znajomości pożyczyła od niego niemal 500 000 koron. Po rozstaniu mężczyzna zrozumiał, że z jego mieszkania zniknęła również część drogocennej biżuterii. Następny mężczyzna, z którym spotykała się Barbara, zeznał, że podejrzewa, że i jego próbowała otruć. Po tym, jak wspólnie odebrali gotówkę z jednego z jego sklepów, wrócili do domu, gdzie Barbara zaserwowała mu kawę. Po zaledwie 5 minutach mężczyzna nie był w stanie dojść do łóżka o własnych siłach. Gdy jednak zaczęło mu się poprawiać, kobieta wezwała karetkę, która na sygnale przewiozła go do szpitala. Lekarze nie potrafili jednak podać przyczyny złego samopoczucia mężczyzny i po kilku dniach wypisali go ze szpitala. Po powrocie zauważył, że odebrane ze sklepu pieniądze zniknęły. Największe znaczenie miała jednak opowieść o obecnym mężu Barbary. Podczas gdy ona przebywała w areszcie, złożył wniosek o rozwód. Przy segregowaniu rzeczy kobiety odnalazł 2 świeczniki, które oddał w ręce policji. Te przedmioty należały do jednego z poprzednich partnerów Barbary. Mężczyzna wykorzystał prawo mówiące o możliwości odmowy składania zeznań przeciwko osobie najbliższej i nie pojawił się w sądzie. Prokuratura miała jednak wiele informacji, między innymi z zeznań, które złożył przed procesem. Barbara poznała go zaledwie 1 miesiąc przed ślubem. Bardzo szybko również spisali testament mówiący o tym, że cały majątek męża przejdzie na nią w razie jego śmierci.
Co dziwne, w dokumencie nie ma ani słowa o scenariuszu mówiącym, co otrzyma małżonek, gdy Barbara odejdzie pierwsza. Według prokuratury jej ponowne wyszukiwania w internecie dotyczące trucizn świadczą o tym, że planowała kolejne morderstwo. Tym razem zyskałaby dużo więcej na śmierci mężczyzny. Był on bowiem bardzo zamożny, a dzięki testamentowi przejęłaby cały jego majątek. Motyw zbrodni według oskarżenia był ekonomiczny. Barbara liczyła na to, że wzbogaci się na śmierci Uwe. Zarówno poprzez liczne kradzieże, których się dopuściła, ale i również poprzez przejęcie lub wykupienie zakładu i domu. Lokal w samym centrum Sztokholmu, którym dysponowała, był również zakupiony przez Uwe. To potwierdziło aż trzech świadków. Przed śmiercią wspominał znajomym, że chce go sprzedać. Liczył, że za ten kontrakt dostanie około 300 tysięcy koron. Jako, że nie było żadnej umowy, Barbara mogła zatrzymać lokal. Gdyby jednak żył, zostałaby z niczym. Oskarżona twierdziła również, że telefon Uwe zaginął w ciągu dnia, dużo przed tym, jak zasnął przy stole. O godzinie 18:56 wykonano jednak połączenie wychodzące na Kubę. 20 minut później z telefonu zmarłego przesłano 30 fotografii na telefon Barbary. To świadczy o bezwzględności kobiety, bowiem między 19 a 20 Uwe umierał w swoim własnym łóżku. Oskarżona nie miała komentarza o zdjęciach, jakie przesłano. Wyjaśniła jednak, że to Uwe dzwonił do jej syna na Kubę, z którym czasami rozmawiał po angielsku. Zeznania córki zmarłego podważyły jednak tą możliwość. Uwe nie potrafił mówić po angielsku, o czym wiedziała cała rodzina. Prokuratura oraz adwokat rodziny podkreślili liczne kłamstwa oskarżonej. Zarówno te, którymi karmiła swoich partnerów, ale i te, którymi starała się manipulować opinią publiczną. Twierdziła, że jest autorką książek i dziennikarką. Jednak mimo ogromnego śledztwa nie odnaleziono ani jednej publikacji kobiety. Jej argumentacja, że liczne wyszukiwania w Google na temat trucizn miały służyć jej pracy jako autorce, nie miała zatem najmniejszego sensu. Adwokat oskarżonej starał się udowodnić, że Uwe popełnił samobójstwo. Miał ku temu wiele powodów. Związek z Barbarą powoli rozpadał się. Ona sama chciała od niego odejść ze względu na jego nawyki alkoholowe. Zakład jubilerski nie przynosił zbyt dobrych dochodów, co potwierdza jego późniejsza upadłość. Kontakt z dziećmi również nie był najlepszy. Barbara nie miała również motywu, by zabić Uwe, twierdził obrońca. Kochała go i nie zyskała nic na jego utracie. Ta teoria nie zgadzała się jednak z zeznaniami rodziny i przyjaciół. Uwe miał wiele planów na najbliższy czas. Wnuk miał odwiedzić go w domu w Nortelje, do czego mężczyzna przygotowywał się pełną parą. Naprawił nawet niedziałające kłady, by chłopak mógł pojeździć po wsi. Dodatkowo zamówił nowy samochód i z niecierpliwością czekał na jego doręczenie. Mimo że zakład nie funkcjonował najlepiej, nadal przynosił zyski. Według prokuratury największym dowodem na obalenie teorii o samobójstwie był brak pojemnika, w którym Uwe przewiózłby cyjanek do Nortelje. Mimo ogromnego wysiłku techników kryminalnych, w całym domu nie znaleziono bowiem żadnego śladu po truciźnie, co świadczy o tym, że morderca dokładnie po sobie posprzątał. 3 czerwca 2019 roku zapadł wyrok. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonej i skazał ją na 16 lat pozbawienia wolności. Adwokat oskarżonej niemal natychmiast złożył odwołanie od wyroku. 23 sierpnia 2019 roku sąd drugiej instancji zmienił wyrok.
W podsumowaniu czytamy, że oskarżona działała z premedytacją, a fakt, że Uwe został zamordowany we własnym domu przez bliską mu osobę, świadczy o bezwzględności, z jaką działała Barbara. Nie ma wątpliwości, że morderstwo było zaplanowane, a jej obojętność i długie oczekiwanie przed wezwaniem pomocy podkreśla okrucieństwo zbrodni. Wyrokiem sądu drugiej instancji Barbara została skazana na 18 lat pozbawienia wolności. Gdyby nie podejrzenia i zaangażowanie Louise, córki zmarłego jubilera, rodzina do tej pory nie poznałaby prawdziwej przyczyny jego śmierci. Prawdopodobnie Barbara Jarl uniknęłaby kary za swoją zbrodnię. Jak podejrzewają śledczy, podobny los mógł spotkać jej kolejnego wybranka, którego w bardzo krótkim czasie zmanipulowała zarówno do małżeństwa, jak i testamentu. Barbara Jarl nigdy nie przyznała się do winy. Serdeczne podziękowania ślę dla moich patronów i tych, którzy wspierają mnie za pomocą PayPal. Mogę śmiało przyznać, że ten odcinek powstał dzięki Michałowi, Małgorzacie, Aleksandrze, Emcio, Wandzie, Paulinie, Joannie, Ewie, Pawłowi, Monice, Magdalenie, Katarzynie, Rafałowi, Agnieszce, Maćkowi, Paulinie, Jakubowi, Dariuszowi, Marii, Kamili, Soni, Dominikowi, Adamowi, Marcinowi, Bartoszowi, Janowi, Melekowi, Luizie, Brygidzie, Natalii, Karolowi, Miłoszowi, Tomaszowi, Mai, Weronice oraz Alicji. Kiedyś wspominałam, że niemal wszystkie pomysły, które zaczynam realizować, bardzo często kończą się, zanim na dobre je rozkręcę. Pisząc pierwszy odcinek, nigdy nie przypuszczałam, że podcast przeżyje tak długo. Moja wizja stworzenia kilku opowieści dokumentalnych przerodziła się w tysiące godzin spędzone na gromadzeniu materiału i pisaniu kolejnych odcinków. W ostatnim czasie podjęłam pracę, w której kontakt z tematem zbrodni i kary jest codzienny, co sprawia, że nie mam chwili oddechu od świata przestępczości. Nie mogę powiedzieć, że jestem zmęczona, ale czas, jaki poświęcam na podcast, jest mocno przesadzony. Bo ile można o tych sprawach i śledztwach czytać? Jak co jakiś czas pytają mnie bliscy. Będąc na wakacjach, pierwszy raz od kilku lat nie zaglądałam do akt kolejnej sprawy czy nawet wiadomości. Wyrzuty sumienia nie pozwoliły mi jednak w pełni się zrelaksować. Poprzeczka, którą notorycznie sobie podnoszę, pisząc następne odcinki, również przyczynia się do tego, że nie jestem w stanie utrzymać założonego terminu. Satysfakcja, jaką przynosiło mi pisanie, zostaje zastąpiona presją, która nie jest przyjemna. Nie wykluczam, że po przerwie, którą właśnie staram się Wam ogłosić, wrócę do podcastu. Jednak na dzień dzisiejszy potrzebuję odpocząć. Znając mnie, wrócę do Was ze zdwojoną siłą i jeszcze ciekawszymi opowieściami, o których nigdy nie słyszeliście. Do usłyszenia.